Marina, wiesz co, ja ostatnio czytałem jakąś bardzo odważną twoją wypowiedź na temat seksu. Mhm. Nie wiem, o co chodzi. Seks jednorazowy. Czy kiedyś ci się przydarzył? W ogóle nie uważam, żeby to była rozmowa do tego typu wywiadu i jakby nie rozumiem tego pytania, bo to jest troszeczkę nie na miejscu i nie lubię takich bezpośrednich pytań. Rozumiem, ale no, czytałam takie wypowiedzi. Nie, to było wyciągnięte z kontekstu. Ktoś mi zapytał w wywiadzie, czy jednorazowa przygoda, czy raczej miłość do końca życia. Więc powiedziałam, przygoda na jedną noc w ogóle mnie nie interesuje i nigdy w życiu nie miała miejsca. Oczywiście jak kocham, to kocham z całego serca, jestem oddana i wierna w związku, więc jakby nie czuję jakby motywu, żeby tutaj się rozpowiadać na temat tamtej sytuacji, bo to było wyciągnięte po prostu z kontekstu i jakby... Wiesz co, no media są dosyć brutalne, no wyciągają z kontekstu takie rzeczy i potem cała, to chodzi. Cała wypowiedź a propos miłości i jakby moich wartości bardzo ważnych w życiu, a nie a propos jednorazowych przygód, którymi oczywiście powiedziałam, że się brzydzę i... Ale nie chcę się w to zagłębiać, bo to nie ma sensu. No nie rozmawiajmy o seksie, porozmawiajmy o miłości. No. Co jest dla ciebie najważniejsze w miłości? U partnera. Zaufanie i oczywiście wierność, ale jak jest zaufanie, to jest i wierność, i wszystko się zgadza, i rozumienie własnych zawodów, własnych pasji, i to jest najważniejsze. A jeżeli chodzi o fizyczność partnera, też ma jakieś znaczenie? No pewnie, to jest naturalne, jak zwracamy na kogoś uwagę, to najpierw patrzymy na wygląd, ale oczywiście on nie jest najważniejszy, bo najważniejsze, co się kryje pod tym wyglądem, więc jakby to jest naturalne i wszyscy jesteśmy tak stworzeni, że jakby po to mamy te oczy, żeby się zachwycały płcią przeciwną, czasami nie tylko, ale jakby regularnie. A jak ty to odbierasz jako znana osoba, znana kobieta, kiedy jesteś na świeczniku, kiedy wszystkie... Twoje związki, te prawdziwe i te nieprawdziwe, bo media sobie często dopowiadają, prawda? Są, wiesz, w gazetach, w internecie, w telewizji. Ja w ogóle jakby odcięłam się od klimatu opowiadania o swoim życiu osobistym, co się u mnie dzieje, z kim jestem, dlaczego. Jakby mówię, że jestem zakochana, jest u mnie wszystko dobrze i to oczywiście bardzo pozytywnie wpływa na moją pracę. Jakby nie czuję problemu, żeby o tym powiedzieć, ale jakby z kim jestem, dlaczego i zdradzać jakby jakieś tajemnice mojego związku, sprzedawania zdjęć do gazet, stawania na ścianek i takie klimaty w ogóle totalnie nie dla mnie. Kiedyś popełniłam właśnie taki jeden zasadniczy, podstawowy błąd i no niestety nie wyszło mi to na dobre. I teraz od tej pory wiem, że nigdy nie chcę się jakby ze swoją miłością obnosić, żeby pokazywać, bo to w domu się nie sprawdza po prostu. Moje życie prywatne jest dla mnie, ja jestem dla ludzi jako artystka, mogę opowiadać o muzyce, o modzie, o teledyskach, o koncertach. Czyli chodziło o mroza, tak? Słucham? Chodziło o mroza wtedy? Wtedy tak. Cześć, z tej strony Marina, serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów wideoportalu Całuski, pozdrawiam was serdecznie, pa!